Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że pani profesor Agnieszka Wierzbicka może nam dzisiaj powiedzieć o czymś, o czym znowuż tradycyjnie nie mam zielonego pojęcia, mianowicie o technologii żywności. Co to jest ta technologia żywności? Bardzo ważna dziedzina i dyscyplina nauki. Bez tego bylibyśmy głodni codziennie, albo... Nie było tej dyscypliny, nie byliśmy głodni. No zawsze była, tylko może niezdefiniowana, ale była od zawsze, przecież jemy od zawsze, prawda? A my staramy się, żeby to nasze jedzenie codzienne było lepsze, zdrowsze, a przede wszystkim, żeby nam służyło po to, żebyśmy czuli się tak dobrze ze sobą, nie zaprzeczali, że coś jak zjemy, to później byle jak się czujemy. Generalnie, żeby jedzenie służyło nam, o tak. A czym się to różni od dietetyki? A dietetyka to jest takie dopasowywanie do potrzeb zdrowotnych. Jak już ktoś ma jakieś kłopotliwości zdrowotne, to wtedy trzeba dopasowywać, jedne wykluczać, inne włączać produkty, inne jeszcze bardziej zwiększać, inne zupełnie wyłączyć. A technologia żywności zajmuje się produkowaniem w warunkach przemysłowych, dostosowując do potrzeb naszych, codziennych. To, że nam się nie chce codziennie robić zakupów, to, że chcemy mieć na zapas, to, że nie chcemy mieć substancji dodatkowych, a chcemy mieć wydłużony termin przydatności do spożycia, to, że chcemy mieć piękne produkty, takie jednorodne, ale nie chcemy substancji żadnych. W związku z tym to ma się zadziać naturalnie. W wielu przypadkach tak się dzieje, ale w wielu trzeba, żeby technologia mogła znaleźć rozwiązania, aby nam się podobało, bo nie zawsze jest tak, w naszym rozumieniu jest tak, że spożywamy najlepsze produkty i niekoniecznie one muszą pięknie wyglądać, ale jak dokonujemy zakupów, to jednak ta barwa, wygląd jest nadrzędny. A nasza rola jest taka, żeby ludzie chcieli jeść nasze produkty i żeby żywność, tak jak dotychczas, jest najlepsza polska, to mogę powiedzieć absolutnie, z wielu punktów widzenia i wartości odżywczej, prozdrowotnej, najniższych ilości pozostałości środków, a czy to produkcji, czy pozostałości w wyniku obróbki termicznej, jak powstają. Bardzo dobra jest, prozdrowotna, można powiedzieć, prawie że w całości, a więc tak chcemy, żeby dalej pozostawała. Super. Ja pamiętam taką bardzo ciekawą historię biznesową. Jabłka gatunku Red Delicious, które w Stanach Zjednoczonych było niezwykle popularne, właśnie ze względu na to, że ono pięknie wygląda, ale smakuje tak sobie, jest twarde, nie ma za dużo smaku, w związku z czym w pewnym momencie wszyscy producenci przestawili się na produkowanie tego Red Delicious, co spowodowało przesyt, ludzie zaczęli się od tego odwracać i w pewnym momencie nawet rząd amerykański musiał interweniować, żeby tym producentom pomóc, no bo właśnie wszyscy się rzucili na ten gatunek zamiast na pozostałe. Czy to jest z grubsza z waszego zakresu zainteresowań, czy już tak, czy już nie? Z grubsza, tak, tak, tylko że produkują dla nas produkty rolno-spożywcze inne dyscypliny, jak ogrodnictwo, prawda? Ale to, jakie jabłka my chcemy do produkcji, do przetwarzania, to my mówimy, żeby nam tak wyprodukowali. Tak. Dobra, to kto się powinien tym zainteresować? Naszą dyscypliną. Tak, kto powinien to studiować? Każdy, kto jest chętny, nowe rzeczy, takie, których dotychczas nie widział, kto robić, kto chętny jest do komunikacji z ludźmi, nie chce siedzieć za biurkiem, chce widzieć od razu to, co robi, rezultat. Nie trzeba czekać 5-7 lat czy rok, bo zrealizował działania, za godzinę, dwie ma wyprodukowany produkt i wie, czy założenia jego były słuszne, czy też no, musi poprawić. No to podaj mi na przykładzie, co to taka osoba może naprawdę robić, bo ja nie próbuję sobie wyobrazić, co to będzie. Być szefem produkcji, być głównym technologiem, projektować nowe produkty. Właściwie to jest teraz chyba najbardziej interesujące, najbardziej takie wyzywające, jeśli chodzi o intelekt, bo trzeba bardzo wiele wiedzy z innych dyscyplin połączyć, z biologii, z matematyki, z fizyki, po to, żeby na przykład jak najmniejszy był wyciek w trakcie chłodzenia i żeby jak najmniejsza strata masy była, to trzeba tak dobrać parametry przepływu powietrza chłodzącego i wilgotności, żeby jak najmniej produkt, który jest chłodzony, oddał masy swojej, czyli wody. Więc tutaj wiele dyscyplin razem łączy się, żebyśmy mieli efekt jak najlepszy w postaci dobrych produktów żywnościowych. I to są osoby te, które są żywe, chętnie chcą wiedzieć więcej, wyprodukować. No i w niedługim okresie czasu, bo to jest dosyć szybki tryb awansu, być szefem produkcji, kierownikiem produkcji, kierownikiem zmiany, dyrektorem produkcji, a najbardziej takie właśnie teraz interdyscyplinarne działania to są w dużych firmach, korporacjach projektowanie produktów żywnościowych na rynki, które potrzebują zupełnie nowych produktów. To już nie jest taka żywność, jak jeszcze lat temu kilka była i kilkanaście. To z tego, co mówisz, to brzmi jak
kierunek, który ma bardzo duże przełożenie na to, co się dzieje w przemyśle. Absolutnie tak, to jest kierunek do pracy w przemyśle, tak. I praca jest pewna, dobra praca, dobrze płatna, stanowisko jest szanowane. Ja byłam wiele lat technologiem i powiem, że byłam zadowolona z tego powodu. To może powiedzmy w drugą stronę, kto się nie powinien tego rodzaju studiami interesować? Ktoś, kto lubi siedzieć sam, nie komunikować się z innymi, rozważać teorie i cały czas je weryfikować, nie chcieć weryfikować się w rzeczywistości, czyli modelować za biurkiem. Liczyć, dodawać, pisać, czytać, rozmyślać, tworzyć teorie. To ten raczej niech nie idzie w tą stronę. A czy polecałabyś te studia jako pierwszy wybór, czy raczej jako studia, które już po jakichś, nie wiem, studiach medycznych, czy właśnie studiach z jakiegoś innego zakresu można sobie dopiero rozwinąć? Jako pierwszy wybór, absolutnie, bo tu dostajemy taką porządną porcję wiedzy i z zakresu chemii, z zakresu inżynierii żywności, biologii, ogólnej technologii żywności, a więc właściwości surowcowych, przetwórczych, z wymiany ciepła i masy, a więc chłodnictwa. To jest taka gruntowna, dobra wiedza, potrzebna i od razu widzimy na praktykach po studiach, po pierwszym, drugim, trzecim roku, że to, czego uczymy, czego studenci uczą się, od razu mogą wykorzystać. A jak się można przygotować z myślą o tym, powiedzmy, nie wiem, za rok, dwa chciałbym dostać właśnie technologię żywności? Co powinienem zacząć robić? Przede wszystkim zapytać sam siebie, co bym chciał robić w żywności, co mnie najbardziej interesuje, napoje, przetwórstwo owocowo-warzywne, bo jestem na przykład wegetarianinem, produkcję wyrobów mięsnych, bo lubię mięso na przykład, produkty piekarskie. W jakim obszarze najbardziej chciałbyś się rozwijać i wtedy w tym kierunku troszkę więcej poczytać i zobaczyć, czy się zmieści to wszystko, co w danym obszarze można samemu zrobić, czy też nie. Jeżeli nie, to trzeba innych obszarów spróbować, ale ja wierzę, że się zmieści. A to mnie od razu tknęło, czy trzeba mieć umiejętności z zakresu gotowania? Nie, nie, nie. Absolutnie nie. Tutaj trzeba mieć taką wyobraźnię, a do projektowania produktów tutaj się nie gotuje, bo tutaj jest na przykład 10 ton produktu, 30 ton. Tu trzeba znać parametry fizyczne, prędkości, co się dzieje w trakcie tych procesów. No i w rezultacie dopiero mamy produktu. Gotowanie to jest obok, to jest takie culinary art, a tutaj to jest takie produkowanie dla nas wszystkich. I to jest korzystne, bo wiemy, że dla bardzo niewielu, których nie może nabywać takiej żywności, czyli dla większości produkujemy. I to jest też taka rola służebna. Trochę o tym wspominałaś, ale chciałem, żeby to brzmiało osobno. Jak to jest z zarobkami po tym kierunku studiów? Zarobki są dobre, godziwe. Pierwszy rok zawsze w każdym zawodzie jest taki troszkę, no każdy się przygląda jeden drugiemu, ale po pierwszym roku dosyć szybko można awansować na kierownika zmiany, z kierownika zmiany na kierownika produkcji, z kierownika produkcji na dyrektora. Nie jest się od razu dyrektorem, bo nie jest tak, że tych stanowisk dyrektorskich jest wiele, ale jest samodzielny technolog po drodze i to są bardzo dobrze płatne stanowiska, pewne jeśli chodzi o pracę i na rynku pracy się nie szuka pracy, to praca szuka danego kandydata, albo wiedzy, którą się buduje ze studiów, później w danym zakładzie, ma się później w sobie, w intelekcie, więc ta wiedza jest bardzo cenna dla drugiego zakładu. Są nawet takie kontrakty, że jeżeli się pracuje w danej firmie, to później przez 3 lata nie można w tym samym obszarze pracować. I firmy płacą najpierw 75% przez pierwszy rok, później 50% i w ostatnim roku 25% za to, że się nie podejmuje pracy w zawodzie. Tak. Super. Płacą nie za to, że pracuje, tylko że czegoś nie robię. Że nie robię i nie oddaję tej wiedzy, którą nabyłam w zakładach, zakład, który chce chronić swoje produkty, bo technolog dobry dużo w głowie jest w stanie ze sobą zabrać. To jest zaskakujące, ale powiedz mi o jeszcze jakichś innych zaskoczeniach. Co dla osoby, która zaczyna takie studia albo zaczyna tego typu pracę, będzie największym zaskoczeniem, czego by nie pomyślała wcześniej? No, że bardzo szybko musi podejmować decyzję, że niektórzy wyobrażają sobie, że kierować to trzeba naprawdę długo, długo dorastać, kształcić się w zarządzaniu, w innych, a tutaj właściwie codzienne są decyzje bardzo szybkie, bo różne są właściwości produktów, różne tonaże trzeba dla różnych rynków i te decyzje trzeba naprawdę szybko podejmować i zaczyna człowiek czuć taką władzę sam w sobie, ale też, że te decyzje, które podejmuje, służą i to buduje. Nie na zasadzie, że rządzę, bo rządzę, ale to, co robię, ma sens i to buduje bardzo mnie, na przykład bardzo kolegów, koleżanki, które znam,
również tą tak w takich pozytywnych obszarach, nie na zasadzie, że mam władzę, że kogoś mogę zwolnić, to w ogóle jest żenada, ale że mogę swoimi decyzjami wpływać na zmiany i na te lepsze zmiany szczególnie. A patrząc tak przedmiotami szkolnymi, czyli bardziej przyziemnie, czy są jakieś, które są ważniejsze niż inne dla tej pracy? Tak, no, trzeba troszkę szerzej rozumieć i chcieć rozumieć i uczyć się chemii, biologii, matematyki. Bo te trzy przedmioty, fizyka też jest potrzebna, bo one wszystkie razem biorą udział w tym, żeby móc wyprodukować dobrą żywność, bo musimy znać właściwości fizyko-chemiczne danych produktów, jak się dane produkty w temperaturach zachowują, jaka wymiana ciepła i masy jest w określonych przedziałach, kiedy, jakie dawki ciepła trzeba dać, żeby utrwalić ten produkt, a więc całą biologię znać produktów od strony białek, tłuszczy, węglowodanów, hydrolizy, różnego rodzaju działania enzymatyczne, no to cały obszar biologii, chemii, różnego rodzaju wysycenia roztworów, jak będzie wtedy temperatura mogła być przekazywana w takich niejednorodnych roztworach, no matematyka, liczenie wydajności, różnego rodzaju takie procesy, które trzeba zrobić. Są programy, wprawdzie niekoniecznie trzeba to tak na piechotę robić, jak jeszcze za moich czasów, ale trzeba troszkę więcej mieć zamiłowania niż do języka polskiego, powiem tak. Okej, okay, a jak spojrzysz na swoje doświadczenie zawodowe i naukowe, i praktyczne, przecież niebagatelne, co było największym twoim rozczarowaniem związanym z technologią żywności? Na początku, że strasznie trudno było skomponować do nowych obszarów produktów, surowców, bo na przykład wiedziałam, że rynek potrzebuje i teraz jeszcze bardziej, ale 10 lat temu, produktów o kontrolowanej alergenności, o obniżonej kaloryczności, ale w sposób naturalny. I żeby skomponować produkty, wiedziałam, jakie surowce są potrzebne. I raptem na papierze wszystkie mogę mieć, ale żeby nabyć, to jest nieprosta sprawa. I tym się silnie rozczarowałam, bo wydawało się, że wszystko na rynku jest. To jest kwestia ceny. Tak nie jest. Trzeba dużego wysiłku, żeby zlokalizować te produkty, te surowce i później wykorzystać do produkcji, ale początek to jest duże zderzenie i to tak na pewien czas zatrzymało mnie w działaniach, ale później udało mi się pokonać te kłopotliwości. Ciekawe, to powiedz mi tak już troszkę obok tego tematu maturalnego, czego się możemy spodziewać w technologii żywności w najbliższych latach? To jest najbardziej rozwojowa dyscyplina. Najwięcej zawodów będzie w obszarze projektowania żywności pod określone grupy potrzeb bo tak, zupełnie inne potrzeby mają osoby, które ćwiczą, trenują, czyli więcej białka, mniej kalorii, mniej węglowodanów. Zupełnie inne te, które są na rekonwalescencji z różnych powodów. Przetrenowali, byli chorzy, inne produkty. Dzieci zupełnie ze względu na to, że tak silnie mają ograniczony ruch, bo dużo i dzieci i my dużo mniej realizujemy wysiłku fizycznego, więc ta kaloryczność musi być bezwzględnie zredukowana. Również inne pory spożywania posiłków, a więc zupełnie nowe produkty. Te produkty, które 20 lat, 30 były produkowane, były bardzo dobre, no już nie istnieją, bo zupełnie żywność zmieniła paradygmat. Kiedyś miała główną funkcję nakarmić, zaspokoić głód, dostarczyć kaloryczność, a teraz ma zupełnie inną. Dać przyjemność, chwilowiecznie trwaj. A ponieważ jak spożywamy dłużej, to więcej spożywamy, a jak więcej, no to więcej kalorii wprowadzamy, a jeśli tak, no to niestety wkrótce w krótkim czasie będziemy zwiększać masę. A naszą rolą technologów jest, żeby jak najwięcej zainkorporować wody, błonnika, powietrza, żeby objętość masa była właściwa, a więc żeby po zjedzeniu danej porcji człowiek czuł sytość, a jak najmniej, żeby wprowadził kaloryczności. To jest naprawdę super wyzwanie. Jestem zauroczona i cały czas jestem w tym obszarze i myślę, że młodzi też będą, bo to jest ważne. Komuś pomagamy tym. Widzimy, że to, co myślimy i to, co wiemy, realizuje się w takiej dobrej postaci i wtedy czujemy, że mamy moc, jeśli chodzi o intelekt. To jest bardzo dobre. Brzmi to super. Jakby sam jestem bardzo zaciekawiony tym tematem. Już raczej się nie przekwalifikuję, ale może coś jeszcze troszkę poczytam. Z ręką na sercu tylko powiedz, zachęciłabyś do takiego kierunku, ale osoby z bliskiej rodziny. Wiesz, tak, ja powiem, że w mojej rodzinie, nie będę wymieniać imienia, ale moich obu sióstr dzieci, jedna ma czworo dzieci, jedna dwójkę, cztery osoby jest wykształcone w zakresie technologii żywności. Wow. Tak. I inne mają jeszcze też kierunki skończone, ale głównie technologiami żywności są. Okej, okay, więc... no to przynajmniej przyjmuję, tak. że jesteś w stanie... I kuzynka, dwie moje chrzestne córki również. Teraz niestety wyjechały za granicę, pracują, ale ufam, że wrócą.
Ale pracują w branży. Okay, to jest najważniejsze. To mówi samo za siebie. Moich magistrantów, inżynierantów w przemyśle, bo wiele jest tak, że po skończonych studiach gdzieś ktoś idzie w innym obszarze. Ja mogę powiedzieć, że 100% jest obecnych w przemyśle. A to jest dla mnie największa radość, bo na tyle dałam radę zachęcić, na tyle dałam radę dać podstawy wykształcenia, żeby w konkursach otwartych, bez żadnych innych działań, mogli wygrać konkursy, bardzo dobre płatne zawody. I teraz pracują część osób w Szwajcarii, bo to są międzynarodowe koncerny, troszkę w Polsce, trochę za granicą. No a przede wszystkim realizują się zawodowo, zwiedzają świat, no i bardzo dobrze zarabiają. A to jest chyba najważniejsze. I nie siedzą cały czas w jednym miejscu. Super. Na koniec zawsze proszę o pomyśleniu o jakiejś anegdotce, czy jakimś zabawnym zdarzeniu wiążącym się z daną dyscypliną. Co ci może przychodzi do głowy? Znaczy, ja mogę osobistą powiedzieć. Mm-hmm. Był taki czas przed tą perspektywą finansową 2007-2013, że no bardzo trudno było projekty w tamtych czasach, tuż po wejściu do Unii Europejskiej. Polska jak weszła, no wyjątkowo kłopotliwo było zdobyć środki. Mój szef, świętej pamięci profesor Andrzej Nerik, mówi tak, wszędzie trzeba aplikować, wszędzie, może w końcu gdzieś się coś uda. No i my takim wysiłkiem ogromnym katedry napisaliśmy razem z udziałem przemysłu 3 projekty. I proszę sobie wyobrazić, tego samego dnia dostaliśmy decyzję, że wszystkie 3 wygrały konkursy. Klęska urodzaju. Powiem tak, radość pomieszana z takim lękiem, czy damy radę, ale daliśmy radę. Jeden projekt ProOptiBeef jako najlepszy zrealizowany w Polsce był w latach 2009-2015. Dostał nagrodę prawie 1 000 000 złotych z ministerstwa za najlepiej zrealizowany. Wszystkie cele zostały osiągnięte w nadmiarze. Ponad 40 doktoratów w tym zostało zrobione i 10 habilitacji czy profesury. No 6 lat trwało. No, 43 miliony projekt. A 3 jednostki takie duże, uczelniane. Nasza szkoła, Główna Gospodarstwa Wiejskiego, była liderem. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego, bo to był optymalizacja produkcji wołowiny w Polsce. Drugi, bierzywność, a więc również projektowanie i produkcja wyrobów mięsnych, ale pochodzenia wieprzowego i drobiowego. I trzeci, bioprodukty. W obszarze roślinnym znaleźliśmy się, a więc wszystkie razem wygrały konkursy. Ja w jednym byłam kierownikiem, w drugim byłam koordynatorem, a w trzecim tylko uczestnikiem, ale radość była nieprzeciętna, bo udało nam się, powiem, ciężkie było 5 lat, ale rezultaty wielkie. Cieszymy się. To była taka super, super dla nas nagroda za oczekiwanie. Super. Bardzo, bardzo dziękuję za tę fascynującą opowieść. Moim Państwu gościem była pani profesor Wierzbicka. Mówiła o technologii żywności.